Jest teraz 4:00 rano, ja zaraz będę wstawać, bo mam blusa o 5:00. Witam Was w kolejnym vlogmasie. Ja teraz szybko otworzę moje kalendarze adwentowe, bo już muszę się szykować, bo niedługo mam busa, bo jadę do Krakowa. W okienku numer 14 jest Mikołaj, malutki czekoladowy. A tutaj jest Shop-a-Bans. Wezmę sobie może dwie te czekoladki na podróż, przydadzą mi się. A kalendarz psiaków otworzę może jak już wrócę z Krakowa, bo one i teraz i tak śpią. Ja jeszcze parę rzeczy muszę szybko sobie dopakować i zrobić kanapkę na drogę, bo już nie jem rano śniadania. Jestem właśnie na przystanku i czekam już na busa do Krakowa. Bus powinien przyjechać gdzieś za 5 albo 10 minut, a u nas dzisiaj w nocy padał śnieg. No i mamy śnieg. Ciekawe jest w Krakowie, czy tam też jest śnieg, czy nie. Dojechałyśmy już do Krakowa. Jesteśmy teraz na dworcu i będziemy szły na rynek, bo chcieliśmy iść na Jarmark Bożonarodzeniowy. Tu na zegarze przy dworcu widać jaka jest godzina. Byłyśmy w KFC i kupiłam cappuccino. Jednak jesteśmy w galerii krakowskiej. Nie poszliśmy na rynek, bo jeszcze doszliśmy do wniosku, że najpierw pójdziemy do galerii, a później. Wypiłyśmy kawę i teraz zjemy jeszcze tutaj w galerii kanapki, które zrobiliśmy sobie na drogę. I dopiero będziemy szły na stare miasto. I już wychodzimy z galerii. Jeszcze spotkałyśmy dwa renifery z saniami. Już prezentami. Bardzo ładnie to wygląda. No, ładne są tutaj dekoracje w tej galerii. Nie można, bo jest ta bramka. Jakby nie było tej bramki, to chyba by można było, ale jakby jest ta bramka, to nie można. Weszliśmy z dworca już głównego i teraz będziemy szły na rynek. I po drodze zobaczcie, jak ładnie jest oświetlone, a tam jest piękna choinka. Zaraz tam pójdziemy, tu też widać lodowisko. Tu są jakieś budki. I tutaj możecie zobaczyć już w całej okazałości tą piękną choinkę. Naprawdę bardzo mi się podoba. I też oczywiście chciałabym pozdrowić wszystkie osoby, które mieszkają w Krakowie, właśnie z tego miejsca. Jeżeli jesteście z Krakowa, możecie pisać w komentarzach i serdecznie Was pozdrawiam. Idziemy tu po drodze gołąbki w tym życiu. A bażanka i sobie jedzą wszystkie. A my idziemy z tego tunelu. Tu w tą stronę. Idziemy parkiem. Właściwie nie wiem, czy to jest park, czy to się nazywa Planty tutaj w Krakowie. Ale nie jestem stąd, więc nie wiem dokładnie. Jesteśmy już na rynku w Krakowie. I tu jest też bardzo duża choinka. Jest jarmark chyba bożonarodzeniowy, ale na razie dopiero rozkładają. jeszcze nie jest czynne, no bo jest wcześnie rano, a to jest chyba od 10, a tam jest pomnik. I na razie idziemy przejść się po mieście, a dopiero później jak otworzą jarmark, to pójdziemy tu na jarmark. Na razie się przejdziemy. Może coś już, może jakieś sklepy już będą otwarte. I jeszcze jak będziemy wracać, to pójdziemy do galerii. A tu jak się przechodzi ulicą, to jest tak ładnie ozdobione u góry wypawimi piórami. I tu na rynku mamy też taką piękną ozdobę. Jest aniołek. I choinka. Jest naprawdę bardzo dużo choinek. A aniołek jest przepiękny. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they... Zobaczcie, jaka duża głowa. Teraz do Muzeum Figur Woskowych i zobaczcie, tu na wystawie mamy zgredka z Harry'ego Pottera. Jesteśmy w Muzeum Figur Woskowych. Tu jest królowa angielska. Tu jest papież Jan Paweł II. Tu inni, tam rodzina królewska. Idziemy dalej zobaczyć. Tutaj mamy Putina. Oraz innych. Zobaczcie, oni są z takimi szczegółami zrobieni. Tutaj jest Maksymilian Kolbe. Te figury woskowe wyglądają jak żywe. A to jest ten ja. Jest Lech Kaczyński z żoną. Oczywiście to wszystko mamy napisane, jakbyśmy nie byli pewni. Aleksander Kwaśniewski i Piłsudski. Bardzo realistycznie zrobione. A teraz mamy sportowców. Jest Małysz, Lewandowski. Pokażę wam z bliska. Jak tutaj jestem, to mam wrażenie, że normalnie to są żywi ludzie, to są figury z wosku. Ale naprawdę tak są dokładnie zrobieni. Następny. Zobaczcie, jaki gordet jest wysoki w stosunku do Małysza. Jesteśmy teraz w Starbucksie i zamówiliśmy sobie kawę, no i zaraz będziemy szli na ten jarmark bożonarodzeniowy, bo już teraz na pewno je otworzyli, a tak no to nie mogłyśmy iść, bo jeszcze te kramy nie były wszystkie otwarte, więc przyszliśmy tutaj do Starbucksa i jestem w łazience i I dlatego wam tutaj nagrywam, bo tu jest trochę ciszej, a tak to jest wszędzie głośno. Dużo jest tu ludzi. Idziemy teraz już na kramy, tutaj na jarmark. Takie ładne bombki. Bardzo dużo jest kramów. Tutaj mamy z jedzeniem, z różnymi pamiątkami. Są choinki. Z tych szyszek ładne, nie? Jak... Zamówiłyśmy sobie po osypku z żurawiną. Tak to wygląda. One horse open sleigh, or the fortune seemed his lot. We ran into a drifted bank and then we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Przed chwilą kupiłyśmy węgierski kołacz i wybrałyśmy smak naturalny. Wzięłyśmy, bo były tam waniliowe i inne różne, ale wzięłyśmy właśnie, że był mniej słodki. I taki mam. Czego on wygląda? Nie, bo mi nigdy, więc teraz wypróbuję. Jest bardzo jeszcze ciepły.